Witam Państwa serdecznie w imieniu Muzeum Pałacu Wilanowie. Jest mi niezmiernie przyjemnie Państwa widzieć znowu. Syberia. Bezbrzeżny ocean stepowej zieleni pachniał gorzko, upalne syberyjskie lato. Lecz ścinała zapachy nagła śmierć zimowa, biało oślepiająca. W krótkie dni bez słońca do siebie przybierało życie w cieple palenisk, ludzie i zwierzęta w trwodze, dalekich słysząc wilczych gromad wycie. Wiosna wybuchała kry na rzece trzaskiem, ptaków nagłym świergotem, srebrnym kałuż blaskiem, w których odbite niebo tkliwą radość budzi na łąki. Rozśpiewane szły gromady ludzi. Sądzę, że istotą twórczości Grzegorza jest to, że jest on jednym z największych malarzy symbolistów, jacy, którzy nadal tworzą w dzisiejszych czasach. Kiedyś pamiętam taką spontaniczną wypowiedź pewnej mojej znajomej historyczki sztuki, której pokazywałam pracę pracowni i ona powiedziała tak: a, oczywiście, bardzo, bardzo dobre, świetne, ale niszowe. To znaczy, bez względu na temat, jaki podejmuje, czy to będą motywy japońskie, wśród których teraz Państwo się znajdują, te pastele powstały z inspiracji sztuką Dalekiego Wschodu, czy to będą malowane przez Grzegorza wnętrza jego pracowni, których tematem w zasadzie jest intymność, sztuka, relacji między przedmiotami sztuki. Gdybym był bardzo bogatym człowiekiem, to byłbym jednym z najwybitniejszych malarzy na świecie. Żadnym niszowcem, tylko po prostu. A dlaczego? Dlatego, że niektórym ludziom zapłaciłbym za to, żeby zaczęli pisać o mnie, że jestem wielki, że jestem wspaniały. Kupiłbym sam swoich obrazów wiele, przy pomocy innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I ta nisza już przestałaby być tą niszą. Śmiało, bo widzę, że mam popyt. A ja chciałam zapytać pana doktora Łukasza Bosowskiego, mianowicie o trzy rodzaje, które uprawia pan Grzegorz Moryciński. To jest pastel, malarstwo olejne i rysunek. A nawet przytoczę takie zdanie, no, dosyć popularnego i dosyć powszechnie znanego artysty, jakim był świętej pamięci Franciszek Stolewiejski. Kiedyś na premierze przy tam śniadaniu czy kolacji patrzy na mnie i mówi tak: cholera, nie znam nikogo takiego jak ty, bo ty kompletnie nie umiesz chodzić wokół swojego nazwiska czy też. Znaczy, Grzegorza to trzeba zapytać, ale ja postaram się być adwokatem. To znaczy, artysta zmienia swoje media w zależności od tego, co i jak chce powiedzieć. To jest oczywiste. W jakimś momencie, znaczy, świetnie miałem Żółkowski nagle zaniechał malowania farbami olejnymi, bo doszedł do wniosku, że w zasadzie najpierw w technice pastelu, a potem w technikach graficznych, nawet w gamie czerni, bieli, szarości, można powiedzieć wszystko, nawet więcej niż w kolorze. Więc chcąc, nie chcąc, przyznałem rację Franciszkowi i nawet powiem, że to mnie poniekąd utentowało, ponieważ jak na takiego, który najsłabiej ze wszystkich w tym metie postępuje, to i tak osiągnąłem, moim zdaniem, całkiem sporo.